Cześć kochani, z tej strony Etyczna. W dzisiejszym odcinku chyba przyszedł właśnie ten czas, kiedy będziemy instalowali oficjalną wersję Windowsa 11, a więc zapraszam. Okej, więc tak, pierwsze czego sobie zaczniemy to oczywiście pobranie naszego instalatora. Ja sobie akurat wybrałem lokalizację taką jak najbardziej widoczną, a więc zapisałem sobie już wcześniej instalator na pulpicie. Po pobraniu zamykamy przeglądarkę oraz inne nasze programy, no z wyjątkiem Bandicama, bo właściwie już nic nie widzieli. I nasza dzisiejsza instalacja będzie się składać z dwóch etapów. Pierwszy etap to będzie właśnie nagrywanie z poziomu pulpitu. Drugi etap to będzie z kolei nagrywanie z poziomu bootloadera. Ponieważ nie mam w żaden sposób przejściówki, żeby wyciągnąć obraz bezpośrednio z płyty głównej laptopa na zewnętrzne urządzenie, żeby nagrać, a więc będę musiał to nagrywać telefonem. A więc pierwsze od czego sobie zaczynamy to od odpalenia instalatora Windowsa 11. Uruchamiamy sobie jako administrator, jest to wersja oficjalna, opublikowana przez Microsoft na stronie u nas na serwerze. W informacjach i najważniejszych rzeczach jest dokładnie tutaj link. Chociaż macie też w opisie, żebyście nie musieli wchodzić na serwer, ale zachęcam was, bo jest dość ciekawy tutaj i wielu rzeczy możecie się dowiedzieć albo rozwiązać wasze problemy informatyczne, na przykład tam z kompem czy z czymś, no to tutaj właśnie jest wesoło na kąciku informatycznym i wszystko się rozwiązuje. Dobra, a już tak przechodząc do sedna. To jest nasz instalator, w zasadzie aktualizator, bo mamy tak naprawdę dostępne trzy narzędzia do naszej dyspozycji tak naprawdę, co chcemy zrobić. Byliśmy już na tej stronce, a tak wam w sumie jeszcze raz pokażę, bo tak pokazałem wam w skrócie, no to pokażę wam jeszcze raz. Pierwsze to, co nas interesuje, jeżeli mamy gotową dziesiątkę, aktywowaną wszystko i nie chcemy robić reinstalacji, czyszczenia dysku, to ściągamy asystent instalacji Windowsa 11. Jeżeli z kolei chcemy zrobić nośnik i zainstalować 11 na innym komputerze, na przykład stacjonarce naszych rodziców, a siedzimy teraz na laptopie, no to klikamy opcję pobierz teraz i pobieramy sobie Media Creation Toola i robimy w taki sposób sobie nośnik, płytę CD, DVD, chociaż to jest dzisiaj rzadkość akurat, lub też pendrive'a podłączamy i robimy z niego bootowalny nośnik USB, aby zainstalować Windows 11 na zewnętrznym urządzeniu oraz na przykład takie, które nie jest podłączone do internetu przykładowo. Wtedy tej pierwszej opcji nie wypróbujemy, bo nie mamy w jaki sposób ściągnąć tego z neta. Także ta opcja jest akurat dosyć przydatna. Oraz trzecia opcja, jeżeli chcemy sobie na wirtualce zobaczyć jak to działa, no to pobieramy sobie Windows 11 obraz ISO tutaj na samym dole bezpośrednio. Ja dzisiaj zrobimy opcję związaną z asystentem i będziemy go oficjalnie instalować u mnie na moim głównym systemie. Nie jest to żadna wirtualka, to jest mój system, który używam na co dzień. A więc będzie ciekawie, kochani, lecz przed tym jeszcze sprawdzimy sobie tak kontrolnie, czy nasz komp spełnia wszystkie wymagania, jeżeli chodzi o instalację. A więc wprowadzenie do systemu Windows 11, klikam tutaj sprawdź teraz i voila, ten komputer spełnia wymagania systemu Windows 11 i to jeszcze z nadwyżką. Dobra, ponieważ mamy tutaj 10. generację Intela. A więc tak jak mówiłem, tutaj asystent instalacji chodzi w tle, jeżeli go zminimalizujemy. I klikamy w tym momencie zaakceptuj i zainstaluj. Krok pierwszy, pobieranie. Od razu wam mówię, kochani, że to może troszeczkę potrwać. Także teraz, kochani, chwilka, moment, czekamy aż się system pobierze. Bardzo szybko to idzie w porównaniu do dziesiątki, no nie? To zauważyłem. Ok, kochani, teraz przeszliśmy do kolejnego kroku. 3 z 3, instalowanie. Bardzo szybko to minęło. Jak widzicie na zegarek, cięcie było bardzo króciutkie. Idzie to bardzo szybko. Chyba są to dość świeże serwery z tego co widzę. Bo takiej prędkości jeszcze nie było, jeżeli chodzi o instalację. Nawet dziesiątki nowej aktualizacji majowej. Także nawet przy słabym necie prędkości pobierania nie powinny was zawieść. Ja tutaj mam oczywiście net bardzo dobry, dlatego jak widzicie idzie u mnie to bardzo szybciutko. A więc tak, jestem ciekaw, co będzie nas czekać. Miejmy nadzieję tylko, że nie będę musiał się cofać, bo na przykład nie będzie jakichś błędów albo rzeczy, które ciężko będzie mi przeskoczyć, ale do wszystkiego z czasem można się przyzwyczajać. Przykładowo nawet zmieniając telefon, to jest najlepszy przykład. Tam na przykład z telefonu z Androidem na iPhone'a, no to też trzeba się przyzwyczaić do tej nowej nakładki.
do iOS-a w tym wypadku. No to jest taki idealny przykład, tylko tutaj nie zmieniamy tak naprawdę Windowsa na Maca, tylko w tym wypadku zmieniamy Windowsa na Windowsa, tylko jedynie na nowszą wersję, do której po prostu musimy przywyknąć, przyzwyczaić się, podziałać na niej troszeczkę, a nie od razu pierwszy raz zauważyć, popatrzeć jak to wygląda, interfejs, stwierdzić, nie podoba mi się, wale 10, nie. Tutaj naprawdę warto dać czas 11, po prostu zobaczyć jak to działa, czy jest lepiej od w porównaniu do 10. Naprawdę warto temu systemowi moim zdaniem dać szansę. Tym bardziej, jeżeli macie oficjalny kluczyk w BIOSie lub po prostu system macie aktywowany na podstawie jakiejś tam licencji lub licencji na podstawie organizacji, no to możecie to aktualnie wykonać za darmo. I widzimy się już przy 100%, także żeby nie przedłużać, a i tak ten film będzie troszeczkę trwać prawdopodobnie, bo jeszcze będą pierwsze wrażenia oficjalnej 11. Jak widzicie, kochani, już troszeczkę tutaj siedzę. No i powiem wam, że na początku proces instalacji przebiegał bardzo szybciutko, już nic nie mówiąc o pobieraniu samym. Tu bardzo miłe zaskoczenie, a co do kroku trzeciego, to od 70% w górę, jak widać, już zaczyna się bardziej ślimaczyć. Także myślę, że w tym momencie tworzą się partycje butowalne, ukryte partycje. Są właśnie tworzone teraz przez instalator, aby ten system zbutować w trybie właśnie za UEFI, właśnie z poziomu instalatora już takiego systemu. Z poziomu właśnie UEFI, żeby się tak zbutował z ukrytej partycji. I właśnie ta ukryta partycja moim zdaniem teraz się tworzy i chyba na nią są te pliki instalacyjne kopiowane, tak myślę. A więc do zobaczenia za kilka ładnych minut. Patrzcie na zegarek. Ok, kochani, stoimy w tym momencie na 81% i jak widać użycie dysku jest dość spore, czyli prawdopodobnie dalej sobie można tak łatwo wywnioskować, że dalej sobie tworzył te partycje. Tam od czasu do czasu kopiuję jakieś pliki właśnie na tam dysk C albo tworzę specjalną partycję X z taką literką woluminu właśnie do butowania, która jest używana. Tak naprawdę właśnie po użyciu dysku, które aż jak widać sięga teraz 263 MB na sekundę, właśnie po tym można łatwo wywnioskować, że coś on w tym momencie porządnego kopiuje. Kopiuję porządne pliki i raczej, kochani, to troszeczkę potrwa, a więc do zobaczenia za kolejny moment. Wiecie co, kochani? Na czas kopiowania, aby przyspieszyć proces instalacji aplikacji Setup Host, możecie na ten czas wówczas przyznać priorytet nawet czasu rzeczywistego. Jak i aplikacji Windows 10 Upgrader, widzicie to? Wcale nie Windows 11, ciekawe. Tutaj tak samo możemy czasu rzeczywistego przyznać priorytet. Mam nadzieję, że teraz nie będą się pojawiać jakieś lagi albo zakłócenia na Bandicamie, bo wówczas jego priorytet spadł i to znacznie, ale okej. Dobra. Czekamy, aż instalacja przejdzie i widzimy się przy 99% i prawdopodobnie ponownym rozruchu. Wtedy się przełączamy na telefon. Dobra, kochani, ciekawe co teraz zauważyłem, to że instalator... Widzicie jak tu skoczyło? Na Bandicamie wskoczyło użycie procesora graficznego, dobra. Ale tak jak widzicie, zaczął sobie tutaj instalator używać teraz Disma Host Servicing Process. To jest właśnie taka usługa, która pomaga systemowi w naprawie plików systemowych, przebudowie plików systemowych oraz reinstalacji plików systemowych. Także tutaj widać, że instalator działa. Jeżeli nie macie pewności, przez dłuższy czas stoi wam na jakichś procentach, sprawdzajcie na bieżąco menedżer pod kątem obciążenia procesora. Bo jak widać, jeżeli instalator używa procesu Disma Host Servicing Process, no to cały czas coś robi. I jak widać, bardzo mocno coś robi, ponieważ dysk obciąża dość mocno, również po obciążeniu dysku możecie zobaczyć tak naprawdę co w tym momencie jest używane. Także kochani, troszeczkę to potrwa z tego co widzę, bo nasz cały system jest tutaj przebudowany teraz na właśnie tą 11. A więc do zobaczenia za kolejny moment, już mam nadzieję, że przy 99%. Oho, widzicie kochani? Nie pomyliłem się aż tak bardzo, już jest 12:30. Jak widzimy, twój komputer wymaga ponownego uruchomienia. Nie doszło do 100%, przy 87% już o to nas poprosiło, a więc od teraz, kochani, przełączam się na telefon i kontynuujemy nagrywanie z, że tak powiedzmy, rącz. Ok, kochani, więc klikamy uruchom ponownie teraz. Za chwilę nastąpi wylogowanie, standardowa informacja. Czekamy chwileczkę, aż nas wyloguje.
Póki co nic nowego, standardowy ekran, ponowne uruchamianie. Jeżeli coś się będzie działo, to dam wam znać. Ok, boot screen w tym momencie mamy. Logo startowe Legiona. To jest startowanie instalatora, tamto to jeszcze było systemowe. Dobra, i jak widzimy przetwarzanie aktualizacji 3%, to pewnie się, że komputer jest włączony. I w tym wypadku, jeżeli jesteśmy, kochani, na tym etapie, radzę wam, jeżeli nie jesteście podłączeni, podpiąć waszego laptopa pod zasilanie. To koniecznie. Przy instalacji mieliśmy 40% baterii i nie wiadomo, jak to będzie wyglądać dalej. Przy 30% powinien być jeden ponowny rozruch, powinno wrócić do tego środowiska i lecieć dalej. Ale co ciekawe, mamy czarne OSD. Nie mamy już takiego niebieskiego, które wali po oczach. Przykładowo, jeżeli puszczamy instalację w nocy, tylko mamy czarne. A więc Microsoft tutaj troszeczkę sprawę nam ułatwił, jeżeli ktoś by planował oczywiście aktualizację w nocy. Mamy, kochani, już kolejny rozruch przy 30%, tak jak mówiłem. Czyli procedura się niczym tak naprawdę chyba nie zmieniła z tego, co widzę. Przetwarzanie aktualizacji podskoczyło nagle do 50% i widzimy się przy 98-76%, bo widzicie, teraz to idzie wcale nie tak wolno miejscami. Zobaczcie, jak szybko. 73 nagle? To ja pamiętam, jak aktualizowałem z 8.1 do 10, ile to czasu zajmowało, a teraz z 10 do 11? Kochani. To nawet chyba ciężej nie bym musiał robić, albo dobra, jednak jedno chyba zrobię, bo stoi na tych 73% teraz, jak widać, przez dłuższy czas, ale pewnie zaraz możliwe, że podskoczy do 86, tak stawiam, lub do podobnych wartości. Ale póki stoi, robię cięcie, bo naprawdę ten filmik będzie troszeczkę trwać jeszcze, jeżeli będzie się na koniec poruszać po tym systemie, jak to działa i tak dalej. Zobaczyć, jak sterowniki działają, te natywne, czy trzeba je to reinstalować, te od dziesiątki, czy będzie wsteczna kompatybilność, to wszystko za chwilę zobaczymy, ale póki co jednak widzimy się przy 90 lub 89%, a najlepiej 95%. Już zobaczymy, jak to będzie szło. To tak samo jak instalator, na początku szedł szybko, od 70% tak samo tutaj, idzie wolno. Widzicie? Taka sama zależność, tak samo jak na pulpicie, tak samo tutaj idzie. Dokładnie. Kochani, i było 100%. Dosłownie z 73 zrobiło się 100%. I chyba już tak naprawdę mamy to zainstalowane. Tak. Zmieniły się ikony, przede wszystkim ikona Wi-Fi wygląda tak jak w Androidzie, a ikona baterii nie za bardzo się zmieniła. Może została trochę zminimalizowana, ale okej. Okay. I dobra, tak wygląda nasz ekran blokady. I teraz zobaczymy, jak wyglądają opcje udostępniania. Wiecie co? Teraz mi to bardziej trochę przypomina po tych ikonach Linuxa niż Windowsa, jak na to patrzę. Nie wiem, czy to jest celowe działanie, czy nie. Zobaczymy, opcje... Aha, tutaj niezbyt wiele się zmieniło tak naprawdę. Ten pasek jest taki sam, nawet nie zaokrąglili krawędzi, okej. Okay. A Wi-Fi? Ikonki się pozmieniały, jeżeli chodzi o logo Wi-Fi, ale... Tu układ jest taki sam. Tutaj też jest układ taki sam, trybu samolotowego też taki sam. Dobra, logujemy się. Także pierwsze logowanie, zapraszamy. Po aktualizacji do 11, witaj, kropka. Przygotowujemy wszystko dla ciebie. Okej. Może to potrwać kilka minut. Ten efekt gradientu, tak to można w teorii określić, takiego przenikania właśnie jest teraz inny, bo wcześniej to było po prostu niebieskie i patrzcie, może to zająć kilka minut, ale na mojej konfiguracji sprzętowej to kilka sekund było. Dobra. I mamy 11. Nie wiem czemu, jak patrzę na te nowe foldery, to też tak jakoś dziwnie mi się kojarzą z Linuxem. No nie, to teraz to nie wygląda tak Windowsowo. Nie wiem, może mam takie pierwsze wrażenie, ale okej. Tak to teraz wygląda. Pasek start mamy po środku. Już zaczynają się pierwsze wrażenia. Tak naprawdę odpalę Bandicama i już wszystko będziemy ogarniali z tamtej struktury. Z struktury właśnie systemowej. Zobaczymy, co działa, a co nie działa. Także do zobaczenia już na lapku. Dobra, kochani. Już widzimy się na naszej 11. Tak to właśnie wygląda ten system. No i powiem wam, że jest całkiem, całkiem. Myślałem, że będzie gorzej, prawdę mówiąc, ale to było może w wersjach preview niedopasowanych i to mnie troszeczkę zniesmaczyło, bo tą pierwszą kompilację używałem. No i nie chodziło to za ciekawie, a tutaj powiem wam, nie jest źle.
A, dla osób, które od razu widzą ten pasek wyśrodkowany i przez Tor ten system po prostu z niego rezygnują. Klikamy na pasek prawym klawiszem myszy, ustawienia paska zadań, przechodzimy sobie w dół, zachowanie paska zadań, wybieramy zakładkę i tutaj wyrównanie paska zadań wybieramy sobie w lewo. I w taki sposób mamy takie ułożenie paska zadań zupełnie jak na Windowsie 10. Jedynie mamy tutaj paska wyszukiwania, mamy taki za to podręczny. O, otwierany. Czyli w sumie tak naprawdę mamy, tylko otwierany w inny sposób. Ale dobra. Tak to właśnie wygląda. I chyba też to nawet można tutaj dostosować. Z tego co widzę. Automatycznie ukrywaj pasek zadań, wyrównywanie paska zadań. Wybierz zaokrąglony pasek zadań, aby wyświetlić pulpit. Okej. Dobra. Tutaj są opcje powiadomień, dobra. Jest to dosyć przejrzyście zrobione i swoją drogą tak właśnie wygląda nasze nowe ustawienia. Tak wyglądają, tak wygląda Windows Update w tym wypadku. Aplikacje, aplikacje i funkcje. Tak to również wygląda. Jest to zrobione dość przejrzyście, powiem wam, lecz jednak za bardzo się to kojarzy z takim typowym Material Design niż z desktopowym systemem, ale okej. Z czasem do wszystkiego się można przyzwyczaić. Dobra. Okej, kochani, pewnie teraz jesteście ciekawi, jak wygląda mój komputer i struktura folderów. A więc wygląda to, kochani, tak. Tak wygląda szybki dostęp. A tutaj ten komputer, folder, tak wygląda nasz główny folder katalogu eksploratora Windows, mój komputer. Tak to właśnie wygląda. Struktura katalogu w C wygląda w taki sposób. Przykładowo tutaj dokumenty u mnie, no na przykład coś tam ze zdalnymi. O. W taki sposób to wygląda, szczerze powiedziawszy, tak naprawdę jakoś, że tak powiedzmy, bardzo tutaj się za dużo nie zmieniło. Rany, moje prace ze zdalnych, to była jazda. Dobra. Tak to właśnie wygląda. Odnajdowanie sieciowe. Czy tutaj coś się zmieniło? Nie, tutaj nawet ikony są te stare. Tak naprawdę tutaj się nic nie zmieniło, jeżeli chodzi o nasze otoczenie sieciowe. Wszystko wygląda tak naprawdę po staremu. Oczywiście mam na myśli tą zakładkę, tak? Bo przykładowo tutaj w ten komputer troszeczkę się pozmieniało. Teraz to wygląda jak połączenie Windowsa i Ubuntu. Jakiegoś zmodyfikowanego jeszcze, nie takiego czystego. Dobra. Tak wygląda mój komputer. Tak wygląda pasek zadań, jak widzicie. Dolby Access już od razu tutaj nam wychodzi na wierzch. Działa pod Windowsem 11, oczywiście. Produkt, głośniki wbudowanie, ready to use, settings, dynamic. Mamy również obsługę Dolby Vision, nie ma z tym najmniejszego problemu, jak widzimy. I jest wsteczna kompatybilność z aplikacjami z 11, przykładowo. Jak widzicie, zrobił się tłum aktualizacji, bo zrobiło się ich aż 13. Ze względu na to, że są to aktualizacje pod 11, dlatego po instalacji radzę Wam od razu przejść do sklepu Microsoft i po prostu zaktualizować tutaj wszystko, co jest. Mimo tego, że nie macie pokazane na stronie głównej, że coś jest do zaktualizowania, to mimo tego używajcie tego klawisza Pobierz aktualizację. Bo jak widzicie, mimo tego, że nic nie było, to jednak coś było tak naprawdę. I trochę tego jest. Jak na przykład pakiet lokalizacyjny, notatki Microsoft, Paint nawet Windowsowy, co ciekawe, mała aktualizacja i sam sklep, który właśnie wywaliło i się sam zresetował. Tak wygląda powitanie, oczywiście Netflix się reklamuje jako pierwszy, no i się zmienił układ tego sklepu po aktualizacji. Troszeczkę bardzo. Przykładowo tutaj aplikacje, gry. Okej, biblioteka. Tutaj się robi teraz z tego poziomu, tak się robi aktualizację swoją drogą. Tutaj tak wygląda pasek progresu, są to takie kółka, można powiedzieć teraz. Także są mniej więcej niewielkie zmiany. No, i tak to właśnie wygląda, jeżeli o to chodzi tak z grubsza. A o ustawieniach, no co tu powiedzieć? Możemy sobie tak naprawdę dostosować pod nasze gusta, co tu się zmieniło w Bluetooth i urządzenia. Bluetooth, urządzenia, twój komputer, twój telefon, przystawka do twój telefon. Aktualnie nie mam podłączonego Wi-Fi. Jak to wygląda? Tak to wygląda, dobra.
Da się do tego przyzwyczaić, tylko jak wiecie, do wszystkiego trzeba czasu. Czuję się teraz, jakbym używał takiego Ubuntu, które jest przerobione pod Windowsa. Takie mam uczucie. Granie, domyślnie tryb gry jest włączony. Możemy sobie dostosować ustawienia grafiki, oczywiście. Tak. Zmień domyślne ustawienia grafiki, zmniejsz opóźnienie, zwiększ wydajność. Dobra, to domyślnie jest włączone. A jeżeli nie, możecie u was włączyć, zobaczyć, bo to dosyć pomaga. Jeszcze nie grałem tutaj, ale wydajność powinna być zacna. Zobaczymy, czy skróty klawiaturowe działają. FN tusku, zmiana wydajności. Działa. Dobra. Co tu jeszcze? Zmiana głośności. Działa. Jasność. Działa. Wszystko działa. Swoją drogą ikona zmiany jasności, nie wiem czemu tutaj, kojarzy mi się bardziej z Windowsem 8.1 niż z 10. Może takie mylne skojarzenie, ale jak na ten pasek patrzę, akurat tak mi się skojarzyło. Głośność tak samo, jakoś bardziej mi się teraz kojarzy z tym kolorem, nie wiem czemu, z Windowsem 8.1 i z Windowsem 8, niż z 10, a już w ogóle z 11. Takie spostrzeżenie. No dobra, klawisz wyszukaj. Możemy zmienić jego ustawienia? Nie. Prawdopodobnie, albo jeszcze do tego nie doszedłem. I niestety wyszukiwanie, lub niestety, lub szczęście, właśnie zrobione jest w taki sposób, że trzeba najechać na to i wybrać z menu kontekstowego. Tak naprawdę zaznacz tutaj, aby wyszukać. I odpala nam się wyszukiwarka momentalnie, tak? W taki sposób zrobili. Niestety nie można zrobić takiego szerokiego pola wyszukiwania, jakie było w Windowsie, ponieważ mamy jedynie ograniczenia, nawet nie mamy tutaj ustawień, żeby wejść w manager zadań cokolwiek, klikając prawym klawiszem na pasek startu. Także jest to mega, no mega coś nowego, do czego się trzeba przyzwyczaić, żeby wejść w menedżer urządzeń, znaczy menedżer zadań, trzeba kliknąć prawym klawiszem myszy na klawisz start i do tego się trzeba przyzwyczaić. Chyba właśnie dlatego ten klawisz start i to menu było tak wycentrowane, ponieważ wiele rzeczy pod tym się kryje. Przykładowo, żeby wejść w menedżer zadań, musimy tutaj wejść właśnie przez klawisz start i to jest właśnie taka nowość. Swoją drogą, cały interfejs jest zaokrąglony, ale to już prawdopodobnie zauważyliście na samym początku. I z takich większych nowości to chyba byłoby tak naprawdę na tyle. Większość to już sami musicie odkryć i zdecydować, czy zostać przy tym systemie, czy cofnąć się do poprzedniej wersji. Bo prawdopodobnie jest taka możliwość. Jeśli ta wersja nie działa, spróbuj wrócić do systemu Windows 10. Jest taka opcja, jeżeli was by naprawdę coś denerwowało. Ale z tym paskiem to nie jest problem, bo niektórzy tam pisali u mnie na Discordzie, że trzeba specjalny program do zmiany położenia pasku, a to po prostu w ustawieniach się robi, tak jak pokazywałem wam na początku. Dobra. I to by, kochani, było na tyle. Będę wam dawał na bieżąco uwagi, informacje w zakładce społeczność, na serwerze naszym discordowym, jak się ten system używa, ale póki co troszeczkę sobie między cięciami posiedziałem z nim i zobaczyłem, jak to działa. Powiem wam, że kontrast całego pulpitu wydaje się być jakby tak bardzo podkręcony i te kolory wydają się być żywsze niż w dziesiątce i chyba tak myślę, że zostanę póki co na tym systemie, zobaczę. Do wielu rzeczy się muszę nowych przyzwyczaić, ale to nie jest żaden problem, bo jestem akurat dość przyzwyczajony do zmian. Także okej. Jeżeli lubicie żywe kolory, no to jak najbardziej to jest coś dla was. Tak. No i tak już podsumowując to wszystko, czy warto instalować 11, tam aktualizacja póki jest darmowa i prawdopodobnie jeszcze przez najbliższy czas będzie? Moim zdaniem warto, ponieważ jest to nowa innowacja, chociaż jeżeli używacie dziesiątki i dziesiątka wam chodzi dobrze i nie szwankuje nic w tym systemie, no to wtedy możecie z tym sobie jeszcze zaczekać. Jeżeli nie lubicie zmian, jesteście przyzwyczajeni do środowiska dziesiątki. Ale jeżeli dziesiątka już wam coś odwala, nawet naprawa plików systemowych nie pomaga, to jest jak najbardziej opcja dla was, żeby tą dziesiątkę uratować przed reinstalacją. Wiecie co, kochani, jeszcze takie dwie kwestie, których nie poruszyłem, a mianowicie kwestia belki, powiadomień związanych z baterią i jasnością. Regulacja jasności wygląda właśnie w taki sposób procentowy. To rozwiązanie jest typowo zerżnięte z iOS, abyście mogli powiedzieć. Bo wygląda to bardziej mobilnie niż stacjonarnie, jeżeli chodzi o urządzenie. Regulacja Bluetooth, oszczędzanie energii. A jak jest z baterią? Jeżeli klikniemy na baterię,
No to przenosi nas tutaj. Tryb zasilania. Mamy tutaj najwyższa wydajność zasilania, najwyższa wydajność zasilania, najwyższa wydajność to jest jako najwyższa wydajność, jako wydajność sprzętowa, to jest najwyższa wydajność zasilania, czyli jako najniższa wydajność zasilania, tak to powinno być opisane. Odwrotnie, najniższa wydajność, zrównoważony, najwyższa wydajność, to tak to powinno być prawidłowo opisane. Tak akurat sobie wymyślili, ale szkoda, że nie ma przy regulacji baterii. Można to oczywiście sobie odpinać, dopiąć, tak, ale nie mamy jednak regulacji baterii fizycznie. Przerzuca nas dopiero tutaj do ustawień i dopiero tutaj w ustawieniach mamy już coś takiego jak szczegółowa informacja zużycia baterii. To jest ciekawe, że mamy taką już ładniejszą tą statystykę, ale... O, i mamy statystykę zużycia baterii, właśnie tą, tak tutaj pokazaną w godzinach. Ale powiem wam, że no to troszeczkę boli, że mamy o tą baterię to okrojone, że nie możemy sobie na przykład stąd, wybierając tutaj dowolny plan zasilania, zmodyfikować tego, tylko właśnie, żeby zmodyfikować tą baterię. I teraz tak, żeby się tutaj dostać, zasilanie i bateria, musimy aż dojść tutaj, żeby zmienić sobie tryb zasilania naszego sprzętu. A tak to w książce mogliśmy zmienić sobie bezpośrednio stąd. Po prostu naciskając na baterię i wybierając tutaj między zrównoważony, lepsza bateria, lepsza wydajność. Oczywiście ja to robię tak przykładowo suwakiem jasności, ale wiecie o co chodzi, jak to fajnie wyglądało. A tak to jest tutaj troszeczkę zwalone, bo musimy przechodzić aż do ustawień i wybierać tutaj z trzech zakładek. To jest rzecz, która mi się nie podoba. Kolejna, powiadomienia. Nie są złe, mamy licznik powiadomień w końcu, jak widzieliście, tutaj była taka cyferka przed zobaczeniem na te powiadomienia. No i przesunięcie widżetu, który tutaj był pogodowego, na tą stronę widżetu i jeszcze zamknięcia tego w zakładce, że musimy na niego nacisnąć, a tak to mieliśmy wszystko tutaj otwarte, pokazywało nam jaka jest pogoda, jaki jest na dzień tygodnia i tak dalej, a tak to musimy dopiero tutaj przejść i nacisnąć, co już jest troszeczkę bardziej czasochłonne, a tak to zawsze można było okiem rzucić, tutaj były informacje o pogodzie właśnie w tym obszarze, co niektórym się nie podobało swoją drogą, ale dobra. Dla mnie to akurat było dość produktywne. Okej, okay. I to by było chyba z takich większych zmian na tyle. Co do pulpitów, no to wygląda właśnie w taki sposób. Można otworzyć właśnie w taki sposób nowy pulpit i tutaj przeglądać coś na nim. Oczywiście skróty klawiszowe Windows Tab, połączenie się między pulpitami nadal są. Także tutaj nie musicie się o to martwić. Bardziej musicie się martwić o to, żeby zapoznać się z tym interfejsem i teraz nie wiadomo dlaczego, jak widzicie, mój awatar zniknął stąd, po prostu, z mojego konta. Ale może to jest taki tymczasowy bug? Nie robiłem jeszcze restartu po instalacji tego systemu, więc może tego potrzeba. No i właśnie z tą baterią jest tak, że po najechaniu na nią nie pokazuje już czasu, który pozostał do rozładowania jej, tylko ten czas jest tutaj ukryty w ustawieniach. I żeby zobaczyć, ile pozostało do rozładowania naszej baterii, musimy przejść w ustawienia. Beznadziejne trochę. Że trzeba przejść aż do ustawień, żeby zobaczyć, ile pozostało czasu pracy naszej baterii. No cóż, czyli idziemy tutaj w stronę Androida, bo w Androidzie właśnie podobnie to działa, jeżeli chodzi o tą mechanikę. Także widać, w co idzie Windows. Dobra kochani, i ostatnia rzecz, do której można się doczepić, nie ma podglądu zawartości folderów. Musimy wszystko pamiętać po nazwach, a tak to mieliśmy w dziesiątce przejrzystość, na przykład folderu GitHub, przykładowo co się w nim znajduje. I to już nie zależy tak naprawdę według widoku. Wyświetl lista średniej ikony. Bo jak widzimy, nawet mając średnie ikony, nie pokazuje nam się, co w tym folderze jest ukryte, czyli tak, wiecie, taki minimalny podgląd, jeżeli jakieś zdjęcia się tam znajdują czy coś, tylko mamy po prostu jednolity kolor żółty. Chociaż jest takie jedno udogodnienie, jak widzimy, trzeba się przyjrzeć dosyć tym katalogom, że jest pokazane, który jest pusty, a który jest pełny. Zauważcie, to jest przykładowo folder pusty, jak widzicie tutaj nie ma tego białego miejsca, które jest tutaj, które sugeruje, że coś w nim jest. No i jednak
To jest akurat w porządku, aczkolwiek w dziesiątce to wyglądało wiele lepiej, bo było pokazane przynajmniej co jest, a tutaj jest jednak tak pokazane po prostu, że jest cokolwiek. Tutaj przykładowo folder jest pusty, no i rzeczywiście jest pusty. W folderze GitHub akurat coś jest, no i zgadza się, znajduje się folder w tym wypadku z botem, którego robiłem u mnie na serwerze testowo. Kochani, kolejne ograniczenie i chyba to już to nie jest ostatnie ograniczenie, bo już dopatrzyłem się ich jeszcze więcej. I można powiedzieć, że ten system jest taką bardziej okrojoną wersją dziesiątki, powiem wam. Przykładowo klikając menu Start, nie możemy już sobie zmienić tego terminal Windows, czyli Windows PowerShell na wiersz poleceń jako administrator, tylko to już jest tak domyślnie. I nie mamy na to wpływu, co jest mega, mega porażką w porównaniu poprzednio, kiedy mieliśmy możliwość pełnej personalizacji, a tutaj mamy ją bardzo okrojoną. Pod niektórymi względami oczywiście. Wybaczcie mi, kochani, bardzo za tą jakość tutaj w filmie, ale no niestety tak mi się nagrało. Teraz poprawiłem ten sterownik, audio jak słyszycie jest raczej duża poprawa. I szczerze mówiąc, tak jak patrzę na to, co się w tym systemie pozmieniało, a to co było i co zostało wywalone z niego, to mówiąc szczerze, chyba zaraz wrócę na dziesiątkę. Ponieważ czuję się w tym momencie, jakbym używał naprawdę nieźle ograniczonej dziesiątki. Po pierwsze, nie mamy czegoś takiego jak centrum sterowania na panelu powiadomień. Nie mamy nigdzie możliwości zrobienia wycinku ekranu. Tylko trzeba jak w starych Windowsach 7 odpalać narzędzie wycinania specjalnie albo print screenem to robić. Plus jeszcze te rzeczy, które możemy dodać tutaj do belki powiadomień, jak widzimy, są naprawdę bardzo ograniczone w porównaniu do tego, co było na dziesiątce. I wiecie co? Chyba za chwilę wracam do dziesiątki. Jednak jak widzicie, nie wszystko nowe jest takie dość produktywne, jakie było poprzednie. I to mi się bardzo nie podoba. Naprawdę. Mogę iść na pewne kompromisy, ale no. Jednak tych kompromisów jest już dość za dużo. I przerastają mnie one w tym systemie. Po prostu. To już nie da się nazwać kompromisami. To już są, kochani, po prostu braki. Braki w systemie, które były, których teraz nie ma. Rzeczy, które były bardzo potrzebne w systemie. Były tuż na ośce powiadomień. Pomagały w produktywności. Były bardzo w porządku. A teraz to wszystko zostało albo usunięte, albo zastąpione właśnie przykładowo. Robienie screenów narzędziem wycinania. Tak się robiło screeny z czasów Windowsa 7, ale nie w dziesiątce. W dziesiątce można było zrobić zrzut ekranu wchodząc w centrum powiadomień i zrobiąc wycinek ekranu, a tutaj tego nigdzie nie ma. Kochani, cofamy się wstecz. Idąc naprzód, cofamy się wstecz. Co to jest? Nie wiem, kto to projektował. Czy jedenastka była robiona aż tak bardzo na kolanie, że takich rzeczy nie uwzględnili? Oni to dostosowali pod urządzenia mobilne czy pod komputery PC? Ja się teraz pytam. Bo pod komputery PC raczej nie jest to dostosowane. Raczej stawiałbym na urządzenia mobilne typu tablety w tym wypadku. Chyba wracamy za chwilę do dziesiątki, bo naprawdę już pewnych rzeczy nie jestem w stanie zrozumieć, czemu zostały wywalone. Nawet podczas edycji tego wideo, kochani. Kiedy na Windowsie 10, przykładowo załóżmy tak. Mam tutaj folder z moimi filmami, załóżmy, i chciałbym sobie na przykład przeciągnąć ten film do Vegasa. No to przeciągając na dziesiątce, bierzemy ten film i w Vegasie powinien on normalnie się otworzyć. A teraz nagle Windows nie pozwala nam przeciągnąć filmu do Vegasa. Musimy, żeby to zrobić, otworzyć Vegasa w drugim oknie na podzielonym ekranie i dopiero wtedy przeciągnąć na timeline'a. Przecież to jest bez sensu. Wiecie co, kochani? Chyba walimy tego Windowsa 11, mówiąc kolokwialnie, i wracamy do Windowsa 10. I za chwilę nagrywam z tego odcinek i pokazuję wam krok po kroku, a więc ten film będzie trwać chyba ponad godzinę, do godziny mam nadzieję, że się zmieścimy, ale już mam po prostu tego systemu serdecznie dość. I to już nie jest kwestia przyzwyczajenia się, tak jak mówiłem, że do tego trzeba się przyzwyczaić, do tego po prostu się nie da przyzwyczaić, bo to jest ograniczenie. Jeżeli macie urządzenie typu Microsoft Surface z rysikiem,
to wtedy to można tym urządzeniem w jakiś sposób się posługiwać, ale jeżeli ma się laptopa i do dyspozycji ma się myszkę i touchpada, już nic nie mówiąc o komputerze stacjonarnym, to ten system nie jest na ten sprzęt dostosowany. I po prostu w tym momencie cofamy się na Windowsa 10, tylko skończę montować ten film. Bynajmniej zapiszę jego kopię, żebym mógł go obrobić już na 10, bo już mam po prostu dosyć tego systemu. Wiecie, co wam powiem? Zostajemy na 10 i kończę w tym momencie edytować ten film. I właśnie w taki sposób wraca się z Windowsa 11 na Windowsa 10. Mam nadzieję, że zapisała się to, co tam edytowałem, ponieważ zamknęło mi system, kiedy kończyłem nagrywać. Ale to dobra. To było ode mnie na tyle. Jeżeli jesteście rozważni i robicie na wasz i odrabiacie z waszego komputera lekcje, robicie pracę i tak dalej, nie aktualizujcie waszego systemu do Windowsa 11. To jest taka... To nawet to już nawet nie jest prośba ode mnie, to już jest po prostu informacja dla was. A jeżeli lubicie eksperymentować i sami chcecie zobaczyć, jak to działa, pewnie jeżeli jesteście typem osoby produktywnej, która na bieżąco coś robi na komputerze, pracę i tak dalej, no to na pewno wrócicie z powrotem do 10, tak jak ja. Także kochani, tak w skrócie mówiąc, chyba dzisiejszy odcinek powinien wam dać wiele do myślenia. Nieco, nie tylko to, co wam, ale też korporacji Microsoft. Po prostu sami widzicie, że Windows 11 bez Billa Gatesa to już nie ten sam Windows. Jak dla mnie Windows 11 jest to końcem systemów od firmy Microsoft. To jest moje zdanie. To już nie jest, kochani, ten sam Windows, który znamy od lat. To już nie to samo. Także mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek naprawdę da wam wiele do myślenia, co firma Microsoft w tym momencie robi i na co tak naprawdę głównie zwraca uwagę. A zwraca uwagę na pieniądze i to jest ogromny błąd z ich strony. Po prostu firma Microsoft już nie myśli o dobrze użytkownika. Ona stworzyła system Windows 11 tylko i wyłącznie po to, żeby wcisnąć ludziom nową serię tabletów i sprzętu z serii Surface. To już, ten system już nie jest tworzony dla dobra użytkownika, ergonomii pracy. On jest po prostu tworzony dla pieniędzy i to widać. Naprawdę. To mi się bardzo nie podoba, co Microsoft w tej chwili robi z nami. No to co, kochani? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!